Dziękuję bardzo, panie marszałku. Wysoka Izbo. Panie premierze, przed godziną 17 usłyszeliśmy z pańskich ust, z tej mównicy, że postara się pan odpowiedzieć na wszystkie pytania. Oczekuję więc też odpowiedzi na moje. Dlaczego polscy prokuratorzy nie wzięli udziału w sekcjach zwłok, skoro mieli taką możliwość, na mocy protokołu z polsko-rosyjskiego posiedzenia prokuratorów, które miało miejsce w nocy z 10 na 11 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku? Postanowiono wówczas między innymi, cytuję, punkt trzeci, należy w terminie możliwie najkrótszym przeprowadzić sądowo-lekarskie oględziny i sekcję zwłok pasażerów samolotu w mieście Moskwie. I punkt szósty. W przypadku złożenia przed przedstawicieli polskich organów śledczych stosownego wniosku, zorganizować ich udział w prowadzonych czynnościach śledczych. Koniec cytatu. Pytam więc, kiedy minister sprawiedliwości i rząd otrzymali pierwsze informacje świadczące o tym, że strona polska nie korzysta z tych postanowień? Pytam więc, dlaczego polscy prokuratorzy nie byli obecni przy sekcjach? Kiedy rząd o tym wiedział? I ostatnie pytanie. Skoro spośród 96 ofiar katastrofy, przy sekcjach 95 z nich polscy prokuratorzy nie byli obecni. Kiedy państwo mieliście o tym wiadomość? Dziękuję bardzo.